Co Polsat ukrywa przed nami o Dagmarze Kazimierczak, co z programem? Kontrowersje wokół udziału Dagmery Kazimierskiej w tańcu z gwiazdami osiągnęły swój szczyt, gdy Polsat wprowadził zakaz zadawania pytań na jej temat. Choć jej kryminalna przeszłość była powszechnie znana, stacja postanowiła zablokować wszelkie pytania dotyczące tego tematu. Wywołało to oburzenie widzów, którzy oczekiwali wyjaśnień, a zamiast tego spotkali się z usuwaniem komentarzy i ograniczeniami dla dziennikarzy. Dagmara Kaźmierska, znana z przeszłości kryminalnej, wzbudzała wiele kontrowersji swoim udziałem w programie. Jej skazanie za przestępstwa związane z prostytucją i działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej było powszechnie znaną sprawą. Jednak jej udział w show tanecznym oraz doniesienia o gwałcie na pracownicy jej domu publicznego jeszcze bardziej podgrzały emocje. Decyzja Polsatu o zakazie zadawania pytań na temat Dagmery Kaźmierskiej wywołała mieszane uczucia. Z jednej strony była interpretowana jako próba uniknięcia kontrowersji i niekomfortowych sytuacji, z drugiej zaś jako cenzura i ograniczenie wolności słowa. Ostatecznie Pomimo braku publicznych dyskusji na ten temat podczas programu, sprawa pozostała gorącym tematem dyskusji poza kulisami telewizyjnego showbiznesu. Decyzja Polsatu o wprowadzeniu zakazu zadawania pytań na temat Dagmery Kaźmierskiej podczas tańca z gwiazdami wywołała wiele spekulacji i kontrowersji. Niektórzy uważali to za próbę ochrony wizerunku stacji i zapobieżenie dodatkowemu skandalowi, podczas gdy inni krytykowali to jako próbę ukrycia prawdy przed widzami. Niemniej jednak fakt, że stacja podjęła taką decyzję, tylko zwiększył zainteresowanie tą sprawą i skłonił do dalszych pytań na temat uczciwości mediów i ich relacji z gwiazdami show biznesu. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.